witajcie w nowym odcinku z Tajlandii. Zapraszam do oglądania i pozostania do samego końca, bo na koniec trochę ciekawostek o tym, dlaczego tutaj jest 543 lata później niż w Polsce i co to za święto i dlaczego tak jest obchodzone. Tutaj pani ma chyba swoją chatkę i chyba tutaj mieszka. Ma tam pranie, jakieś takie różne rzeczy. Ma przepiękny widok na Patong. Jedną z atrakcji jeżdżenia skuterem tutaj po Patong, po górach, jest właśnie wjeżdżanie pod takie podjazdy. Czyli nie dość, że zobaczymy mega miejsce, to jeszcze jest mega fan zjeżdżenia skuterkiem po takich pięknych terenach. Dobra, to bierzemy rybkę, sumika i szaszłyczka z piersi z kurczaka. Wracając jeszcze raz do tematu wynajmu skutera, bo naprawdę cały czas rozważamy, czy nie lepiej będzie po prostu go kupić. Siema, siema. Emma łapie jeszcze ostatnią energię z lejsów i idzie na miasto. Tak, Emma? Łapiesz ostatnie kalorie przed bieganiem i uciekaniem przed wodą? Nie będę uciekać przed wodą, będę się bawić. A, będziesz się bawić, czyli... No właśnie, ty będziesz specjalnie wpadać pod wodę. To ja będę uciekał przed wodą. No. A ja przed uciekaniem przed wodą to sobie nawet wziąłem worek na telefon. Czyli mam jeszcze niebieski. Ale jak sobie taki worek wziąłem, wsadzę sobie tam telefon, wsadzę do kieszeni, zapnę na zamek i mam kąpielówki. Sobie nie możesz sobie wziąć tego, o. No bo to jest takie wielkie, zobacz jakie to jest wielkie. Będę chciał coś zrobić na tym telefonie, to będę musiał to otwierać, kombinować i w ogóle. A tak to sobie wyciągnę telefon z worka i będzie łatwiej. Ja wiem, że to jest do tego, tylko zobacz jakie to trzeba skomplikowane to jest, bo to trzeba tutaj otwierać, kombinować, wyciągać stąd, odpinać, rzepy, srepy, nie wiadomo co. A tutaj sobie po prostu wsadzę telefon, o tak o, i sobie wsadzę do kieszeni, a później sobie wyciągnę stąd po prostu telefon i sobie i sprawdzę ewentualnie. Zrobiłam. Ja cię kręcę, ale masz pazurki. Z papieru i z taśmy klęce i taśmy klęce nakleiłam, potem papier. Potem przycięłam właśnie, żeby był taki kształt, pomalowałam przezroczystym lakierem, potem takim właśnie lakierem, jeszcze tutaj dodałam drobinki i potem ufałem takim płaskowitym światłem, żeby świeciło. Dorka, jak ty się zabezpieczyłaś przed wodą? Ja tylko czapkę na rzęsy i resztę się tak będę mokra. Aha. I tak idziesz taką torebką? Ja nie biorę torebki. Znaczy ja mam telefon w tym, nie? A, ty masz w tym telefon? Nie, mi szkoda torebki, ja... Po prostu biorę tylko klucze od domu ze swojej torebki i jakieś pieniądze. Co? Kaczuszkę. Kaczuszkę? O, kaczuchę, no kaczuchę musisz wziąć. Ja biorę tylko klucze, 1000 batów. 1000 batów, klucze. Wsadzam na co? Nie no, coś ty, gdzie na nową tą? I spadamy na miasto, bo dzisiaj jest co? Śmingdingu. No a po tajsku? Nie wiem. Dorka, wspomóż nas. Songkran? Songkran. Dobra, idziemy. Ja tylko zakładam jeszcze koszulkę, biorę te dwie rzeczy, wkładam do obudowy telefonu i spadamy na miasto. Lać się wodą. Ogólnie to jest bardzo gorąco. Na dworze to jest odczuwalna temperatura około 40 stopni, świeci słońce. Godzina ogólnie jest już 16:40, ale jest i tak bardzo, bardzo gorąco. Przez dzień 12, 13, 14. To jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać. No ale no taka pora po prostu teraz jest w Tajlandii. I tutaj ogólnie na naszej ulicy, na naszej dzielni jest naprawdę bardzo spokojnie i niewinnie. A tylko pojedziemy kilometr stąd, to tam się zacznie grube lanie wodą. I to nie lanie wody z buzi, czyli dużo gadania bezsensownego, tylko takie prawdziwe lanie wodą. Zobaczycie. O tak, lanie wodą tutaj, to tak jak powiedziałem, to nie jest głupie gadanie. To jest branie wody do takiego czegoś na przykład i ślub tam do nich wszystkich. Wszyscy mokrzy. Grubo. A to dopiero początek ulicy. Mały. Oj, siup. Także nie polecałbym raczej wybierać się takim tuk-tukiem gdzieś. Emi, tą spluwę musimy powiększyć. No dobra, damy radę. No, idziemy dalej. Dobra, trzeba uważać na wszystkich, bo wszędzie jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie, za mną, przede mną, z boku, z prawej, z lewej. Wchodzimy w coraz gorsze tereny, coraz bardziej ciasno. Tutaj pan widzę, że nawet jedzie z beczkowozem takim, kurde, chyba, żeby wodę komuś dowozić. Tutaj dzieci z wszystkich. O, ta się sama po buzi leje. O kurde, ty. Jasny gwint, jak tu teraz przejść? Patrzcie się, co tu się dzieje na tym mieście. Patrz. O, jeszcze raz. Ale mnie zaszło.
atakował plecy. Oh my god. Ale mnie zaatakowali. Ej, bo ja mam telefon wyciągnięty z worka. Mnie zalali za bardzo. Jasny gwint, ale się tam czają. O ja pierdzielę. Dobra, może będą widzieć, że mam telefon, to mi go tak bardzo jakoś nie zachlapią, ale to, co się tu dzieje, to naprawdę nie jest śmingus dingus polski. Uwaga, uwaga. Muszę dogonić Emmę i Dorotę. A wszędzie się leją. O, ale tu mają spluwy. Jak tu teraz przejść? Uwaga, szybko, 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 szybko! O, ale przeleciała woda. O, ale dostałem po plecach. O, jeszcze dostałem. Uwaga, uwaga. O, patrz, pod auto zaraz wpadnie. No to niedobrzyce małe. Każde miejsce, zobaczcie, o, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Dobra, zaraz będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Bo będziemy tam, gdzie jest bardzo dużo barów, a w każdym barze jest minimum beczka z wodą. Szlauf mi tam atakuje. Dobra, się tu schowam, bo ten tu leje znienacka. Kurczę, człowiek nawet do sklepu spokojnie wejść nie może, bo nawet przy drzwiach w sklepie stoją i wodą chlapią tam na zewnątrz. A my przyszliśmy coś kupić do picia, bo przecież jest tak gorąco, że masakra, jak się biega, chodzi, pić się chce. A tak jeszcze na dodatek kolejki. O jać. A, dopełnić? A jaki dobry człowiek. Dotankował ładnie. Ej, patrzcie na to, jaki tu jest futrzak. Ten pies jest tak wielki jak dobra świnka, naprawdę. U nas taka świnka 60-70 kg to właśnie jak ten futrzak tutaj. Masakra. No, wiatrak mu musi wiać prosto. Wiatrak musi mu wiać prosto w twarz, bo inaczej by zdech. A ogólnie to jesteśmy na takiej właśnie wąskiej uliczce, które to takie uliczki są najgorsze, bo nie ma gdzie uciec. Nie ma się gdzie schować i jak ma ktoś zamiar cię oblać całym wiaderkiem wody, to po prostu cię obleje. Ale mi zimno. No i niestety. No ale mnie zalali. No niestety nie udało się. A jeszcze dodatkowo jestem umaziany. No na znaki tutaj takie Tajlandii. No ale mnie dopadli. Cały mokry, zimno jak cholera. Znaczy nie zimno, bo jest 40 stopni, ale naprawdę nieprzyjemnie. Jesteśmy właśnie już na tej najlepszej ulicy, jaka może być w mieście, gdzie jest najwięcej takich właśnie barów, gdzie jest najwięcej beczek, gdzie jest najwięcej pistoletów, gdzie leją się najbardziej. A najgorsze tylko jest to, że w tych beczkach często jest dużo lodu. Ta woda jest cholernie zimna właśnie i to powoduje, że jest zimno. Nie to, że jest zimno na podwórku, nie to, że ochlapią cię wodą, tylko że ochlapią cię wodą z lodu. Mega zimną wodą. Patrzcie, co tu się dzieje. O, ale mi aż właśnie zimno jest, jakby teraz całe wiaderko dopadło takiej lodowatej wody, naprawdę takiej zimnej koło zera, z lodu stopionej ledwo. To jest właśnie najgorsze, co tu się dzieje. O, jestem cały mokry, calusieńki. Korki niesamowite, leją ostro. Co tam się dzieje? Pies psikał. Patrzcie się, co się tutaj dzieje. Co się tutaj dzieje? O, ale słońce piękne. Patrzcie się, jakie tam jest piękne słońce. Między budynkami palał mnie po głowie. Jakie słońce. Ale głośna muzyka. Aż normalnie uszy bolą. Co tu się dzieje? Ale mają sprzęt. Ja pierdzielę.
po telefonie. Patrzcie, co Emi robi. Stoi sobie przy skraju ulicy i leje po wszystkich. Nie ma wyjątków. Mało wody? Ja pierdzielę, trzeba iść z wody. Emi, a tam też są beczki. Możesz iść tam. Tam jest jakaś dziewczynka z wiaderkiem, idź tam nalej. Uj. Co oni mu robią? Tą małą kaczuszkę musieliśmy zamienić na coś prawdziwego. Ma, ale gan. Oh my gosh. Oh my goodness. O, tutaj mamy pomocnika. Kopun kap. Tutaj mamy pomocnika. No czekaj, bo tu jeszcze trzeba, czekaj, pan tu jeszcze. O, właśnie, tu trzeba jeszcze ten. O, ale tryska. Czekaj, bo to tryska na mnie. Tu trzeba jeszcze ten odblokować. Nie? No to oblej, dobra, lej panie. Emi, nic się nie stało, lej wodą. Witajcie w dzień kolejny, już troszkę na spokojniej, ale tylko tutaj pod domem na balkonie, bo na mieście taka impreza trwa przez 3 dni i to naprawdę też jeszcze nie wszystko wam pokazałem, bo byliśmy praktycznie na jednej, dwóch ulicach, a przy morzu, cały deptak szeroki przy morzu, tam też tak się lali z samochodów, po prostu tak jak wozy strażackie czy coś, no tak lali po ludziach i w ogóle tak, co tam się, cuda się po prostu działy, normalnie można powiedzieć, że cuda się działy. Ogromna impreza przez 3 dni. W Polsce też obchodzi się śmingus dingus, ale patrząc na kulturę Polaków, patrząc na to, że jest w Polsce zimno, no to jednak wiecie, no w Polsce też jest Europa, tu wszyscy dbają jakby tak o siebie, coś tam, ja nie, właśnie bo pomalowana, to nie tamto, a tego to nie wypada, a ten w krawacie, a ten w garniturze, to nie jest to samo, naprawdę. Może właśnie kiedyś jeszcze ileś tam naście, 10 lat temu w Polsce też były fajne śmigusy, dingusy, ale to co się dzieje tutaj, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcia, ale naprawdę mega dobra impreza. Teraz wam jeszcze tylko powiem właśnie skąd wzięła się ta nazwa i który tu jest rok i dlaczego tu tak właśnie to wygląda. Czyli tak, może zacznijmy od lat, jakie tutaj są. Tutaj jest rok 2566. Jest to 543 lata po naszym jakby kalendarzu. Dlatego, że Żydajowie obchodzą kalendarz buddyjski i liczą lata
od momentu, kiedy umarł Budda. Budda umarł 543 lata przed narodzinami Chrystusa i oni po prostu jakby wierzą w Buddę, nie w Chrystusa, i oni sobie liczą czas od śmierci Buddy. Czyli jeszcze raz mówię, nasz czas zero, tak? Kiedy zerowy rok, to tutaj już był 543, bo to już było 543 lata po tym, jak umarł Budda. Dni i miesiące mają takie same jak w naszym kalendarzu, czyli jak u nas jest dzisiaj 16 kwiecień 2023, to u nich też jest 16 kwiecień, tylko 543 lata później. No, więc stąd jest ta data taka inna tutaj w Tajlandii. A jeśli chodzi o to święto i nazwę Songkran, to wzięło się to z tego, że oni też patrzą na kalendarz taki, na to, na ruchy słońca, wiecie, gwiazdy i takie różne rzeczy. I właśnie w tym czasie, mniej więcej między 13 a 16 kwietnia każdego roku, słońce przechodzi przez jakieś tam pewne, wiecie, znaki zodiaku, przez barana, i to powoduje jakieś przejście. Nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, nie zagłębiałem się też aż tak bardzo w tym wszystkim. W każdym razie chodzi tutaj o przejście słońca. Oni wtedy świętują jakby nowy rok, nie świętują 1 stycznia, tylko właśnie teraz, kiedy następuje właśnie to przejście ze starego w nowe. No i dlatego właśnie oni to świętują teraz, w kwietniu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jeszcze, to święto ma to na znaczeniu, że myje się pomniki Buddy, że jakby spotyka się z rodziną, tak jak to u nas mniej więcej jest w Europie, że wiecie, no wszyscy się spotykają, świętują, jest taki większy wtedy szacunek do osób starszych i tak dalej, i tak dalej. Także mają tutaj jakieś takie różne zwyczaje. A właśnie to lanie wodą, takie to święto lania wody, Songkran, to jest po to, że uważają, że poprzez właśnie lanie tej wody na siebie i tak dalej, sprawia, że oczyszczamy się ze złej energii. Także takie po prostu wierzenia mają tutaj. Bardzo mi się to ogólnie podoba, fajne święto, fajnie się tak polać wodą, pośmiać, poimprezować, pobawić. Z tego mamy jeszcze to w głowie, że jesteśmy teraz oczyszczeni, że już ta zła energia od nas odeszła i możemy iść z życiem dalej. Także takie ciekawostki na koniec filmu. Jeśli film Wam się podobał, podróże z Tajlandii i jakieś inne tematy, które tutaj poruszam, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie ten kanał. Także dzięki bardzo za wszystko. Jakieś komentarze możecie udzielić w miejscu oczywiście na komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej, pozdrawiam.